Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się najbardziej serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders 3 na PC. Wulgrim i jego demoniczny język żyją, by wprowadzić zamęt i żywić się strzępami świata, do którego zniszczenia przyłożyli rękę. Rzeczywiście. Choć mimo swej żądzy dusz, Wulgrim może się przydać podczas tej wyprawy. No, tego to ja jestem bardziej niż pewien, że się przyda i to zapewne niejednokrotnie. Tu, miałem powiedzieć, że szkoda, że spadłem, a bardzo dobrze, że spadłem. Standardowa kępa Mar znaleziona, dzięki temu upadkowi. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kontynuujemy naszą przeprawę przez... to drzewo. Aby znaleźć schronienie. Chociaż może znaleźć to za duże słowo. Bo znaleźć to już znaleźliśmy, teraz musimy się tylko do niego dostać. O kurde, tu jako jakiś po prostu korpo szczur. Koleś, widzę, bardzo umiłował swoją pracę, tak? Bardzo, że w niej umarł. Normalnie ja myślałem, że korposzczury to tak średnio te prace lubią, ale proszę bardzo, ten też umarł dla niej. W sumie, czy mu gratulować, czy czuć zażenowanie? Dobra, tu jest zablokowane. Muzyczka super gra. Tu w ogóle jakiś kościół czy coś, nie wiem. Ale te korzenie się rozrosły. Opanowały chyba wszystko. Zaiste, pani. Okej, tam jest taki dość fajny patent. Ten taki duszek, powiedzmy. Gdzie z łapami? A to dlatego, że ten duszek to jest taki odpowiednik, powiedzmy, plamy krwi z Dark Souls. Z tą jednak różnicą, że jeśli jest taki duszek działa nawet wtedy, kiedy my jesteśmy żywi. Widzicie? Pochłania dusze niezależnie, wszystkie mary, niezależnie czy są to te, które służą mi za hajs, czy te, które na przykład ładują mój gniew. A wystarczy tylko go rozdupczyć i cały... Chciałem być cały hajs, ale to nie jest tylko hajs. Po prostu wszystko co to, każda dusza jak zostanie wchłonięta, w tym także te dusze leczące, zostaną mi przywrócone. No i dobra. Za chwilę powinniśmy dojść do schronienia. Ciekawe, kto tu został? O ile w ogóle? Na pewno jacyś ludzie się znajdą, tego jestem pewien. Cik jest Wulgrim. Już mam 2000. Środka. Są twórcy. Są ludzie. Chodźcie za mną, malutcy. Zajmę się naszymi nieproszonymi gośćmi. I jest już znana nam postać. Kolejna. Furia. Na razie zastrzegam sobie prawo do zabicia cię. A ty jesteś? Zdziwiony. I naprawdę mi ulżyło. Jestem Ultain Czarny Młot. A więc dzisiaj nie zrobisz ze mnie miazgi? Jesteś twórcą, czyż nie? Tak, gdy jest coś, co można stworzyć. Obecnie moje umiejętności służą tylko budowaniu narzędzi śmierci. To nie jest twoja wojna. Nie, ani ich.
tak jak twoja rada jeźdźcze, przejmuje się równowagą. Ludzie, choć tacy słabowici, stanowią jej część. Z pewnością przybyłaś, żeby pomóc ich ochronić. Złe pytanie. To plemię nieużytych, bezwłosych małp, których największy talent to wymyślanie nowych sposobów siania niezgody i niszczenia się nawzajem. Mogliby cierpieć całą wieczność, albo zginąć z dnia na dzień, a ja nie mrugnęłabym okiem. Więc co cię tu sprowadza? Powiedz, jak cię zwą? Jones. Jones, jeszcze jedno pytanie, a przestaniesz oddychać. Rozejrzyj się. Zobacz, co się stało. Naprawdę myślisz, że coś może mnie przestraszyć? Spokojnie, chłopcze. Lepiej z nią nie żartować. Tak? A co mam do stracenia? Ten durny konflikt robi z was wszystkich kretynów. Anioły, demony, jeźdźcy, nawet twórca. O co w ogóle walczycie, co? Powiedzcie! Gości ma tak ekspresyjne wargi, że aż szkoda po prostu... Czy szkoda, aż ciężko nie brać jego zdania pod uwagę. Podoba mi się. Możesz dalej oddychać, Jones. Jeźdźcze, proszę. Jeśli staniesz po naszej stronie, będzie to nieoceniona szansa na odwrócenie losów konfliktu. Ludzkość może zyskać szansę. Moja misja dotyczy równowagi, ale nie wymaga ich. Przybyłam, żeby wyplenić 7 grzechów głównych i zwrócić je Radzie. Nic mniej, nic więcej. A co jeśli ci pomogę? Mógłbym popracować nad twoim łańcuchem. Bardzo w to wątpię. Całkiem nieźle sobie radzę bez pomocy. Oczywiście, ale jeśli umknął ci mój przydomek, jestem twórcą, który specjalizuje się w narzędziach zniszczenia, chaosu i zadawania bólu. Więc to zrozumiałe, że malutki Ultain mógłby ulepszyć twój arsenał, gdyby wasza jeździecka mość dała mu szansę. W zamian za? Ludzkość nie przetrwa bez pomocy. Jeśli w trakcie swojej podróży natkniesz się na jakichkolwiek ludzi, skieruj ich tutaj. Tylko schronienie może im zapewnić dostateczne bezpieczeństwo. Skieruj ich? Oczekujesz, że te małpy przejdą przez pole bitwy i cię znajdą? Ależ skąd? Będą potrzebować tego mostu. Tylko ludzie mogą go użyć. Jedno dotknięcie i trafią do schronienia. Muszę ich dotykać? Przyjmuję propozycję, twórco. Choć wątpię, by twoja kolekcja nabrała przez to wartości. W takim razie mamy układ. A na dobry początek prezent. Gniew. Gdzie? W zaświatach poszukaj piekielnej jamy. Pod miastem. I proszę, jeźdźcu. Tak, tak. Skieruję do ciebie maluczkich. Choć to pewnie strata czasu. Zobaczymy. I pamiętaj, Furio, drzwi schronienia są otwarte dla każdego, kto poprosi o wstęp. Kamienny most, zaklęty kamień, w którym ukryto magię starożytnego twórcy, pozwala na natychmiastowe przeniesienie dowolnego człowieka wprost do schronienia. Dobra, czyli mamy taki mini quest, powiedzmy, poboczny. Taki pewnie długofalowy, coś jak te fragmenty czy tam stronice Księgi Umarłych. Witaj, Furio. Ulepszenie udoskonalenia? No, nie mam żadnych udoskonaleń, ale broni? Nie ulepszę broni. Nie mam adamantynowego srebra. Ciekawe. Wszystkiego dobrego, Furio. Okej, czyli jeszcze sobie trochę poczekam. A mogę z nim pogadać? Hej, jeźdźcu! Mówią na ciebie jeździec czy jeźdźczyni? Czy może konina? On ją chyba strasznie chce sprowokować do walki. Hej, jeźdźcu! Mówią na ciebie jeździec czy jeźdźczyni? Czy może konina? Schronienie cię wita. Witaj, jeźdźcze! Ale mocno to było. Ale z innymi ludźmi nie mogę pogadać, ale skam. Okej, mamy windę.
którą zjeżdżamy sobie w dół. Widać, że jest bardzo oddany swojej sprawie. Ultain jest ślepy na to, co się liczy naprawdę. Być może. To kolejny pionek, który nigdy nie zrozumie gry, w której bierze udział. Poza tym uwielbia swój własny głos, prawda? Jak nikt inny. Mówiłaś coś? Tylko taka drobna sugestia, a już jak źle by to wyglądało. Tak, tak, mogę przekazać, ale ja te 5000 chcę sobie nazbierać. Anielski artefakt. Artefaktów można użyć do ulepszenia udoskonalenia broni. No, tylko najpierw jakieś muszę mieć. Kurde. Zdałem sobie sprawę, że mogło to być troszeczkę za głośne. Tak więc z góry przepraszam, jeśli mieliście podczas cutscenek przebitkę jakąś. Nazwijmy to głosową. W sensie, że było takie drobne echo. Tutaj nic takiego. Wielka kępa mar. W sumie ile już mam tych kęp łącznie? To będzie gdzieś tutaj? Tak. Pokaźny kryształ. Zapas oczyszczonych duchów zgromadzonych przez grzechy główne w celu ich wzmocnienia. Niewielka rozproszona grupa zbłąkanych dusz, zagubionych i nie mogących opuścić ziemi. Tutaj to samo, tylko trochę się zmienia. Opis też, dobra. A czy byłoby? To było jest ile? 1000? Ile ty... Nie, zabraknie. I to bardzo zabraknie. Dobra, użyję odpoczynku. Ładunek gniewu. Czyli pewnie kryształ, który ładuje mi gniew. Okej, okay, trochę nie do końca go widziałem. Tutaj nie chcę jeszcze u niej kombosów wyczuć. Adamantyn, proszę bardzo. Jedna sztuka zapewne. I mały kłębek mar. No dobra. Dobra, ale ona też ma taki kombos z przerwą. No dobra, lećmy dalej. Nie zbliżaj się! O. Proszę, nie! Pierwszy człowiek. Po prostu mnie zabij! No przestań się mazać, człowieku, podejdź! Już! Taka dominacja nie zawsze działa. Chcesz żyć? O, lepiej. Jeśli chcesz żyć, mogę cię wysłać w bezpieczne miejsce. Powiedzmy bezpieczniejsze. Dotknij. Idioci. To cud, że tak długo panowali na ziemi. Ale w ogóle co ona taka jest cięta strasznie na ludzkość? Nie czaję. Ach, cuchnie tu śmiercią. Zaufaj mi. 1000 lat temu tkwiliśmy razem w jednym pomieszczeniu. Okej, to była jedna z tych informacji, które nie wiem, czy chciałem znać. Zaświaty. Oraz nowy, no tak średnio nowy, w sensie już trochę znany nam typ przeciwnika. A przynajmniej te robaczki na górze, bo... Forma spustoszenia, czyli ta taka mega po prostu forma. Wojna miała w sierce chaosu, śmierć żniarza, a furia ma
formę spustoszenia. No, tak coś kojarzyłem, że warto było to niszczyć. Okej, tutaj powiedzmy, że jest to pilnowane przez tego żuczka. On jako tako niezbyt nim wyzwaniem. Ten jak mi zeskoczył. To też właśnie nie można się czuć zbyt pewnie. Nigdy w Souls-like'ach nie można być zbyt pewnym, bo nawet najprostszy przeciwnik może ci spuścić sromotny wpierdol. A wystarczy do tego tylko chwila nieuwagi. Tutaj dość ładnie się połączyło. Mogę w sumie obić, bo nawet fajnie wyglądało dobicie ich w ogóle tym atakiem. Adamantynowe srebro, czyli już powinien być w stanie ulepszyć sobie broń na plus 1. A tak samo jak w Souls-like'ach, liczę na to przynajmniej, że będzie możliwość do nawet plus 10 ulepszenia broni. Nie licząc Sekiro oczywiście, bo tam by tylko ulepszać narzędzia protezy. Bo nie liczyły się tam obrażenia. Tylko głównie obrażenia postury się liczyły, a nie obrażenia tak stricte właśnie wilka. Okay, trochę mi... Oj, bo to się źle skończy. No, no kurde, no właśnie, już się źle skończyło. Okej, pierwsza śmierć na moim koncie. Zniszczony, dusze odzyskane. Item zgarnięty, dusze i przeciwnicy pokonani. Kolejny item i kolejne przeciwniki. Niestety tych nie ma na nich w ogóle żadnych animacji śmierci. Znaczy śmierci, animacji egzekucji. I nawet wątpię, że takowe zostały w ogóle wprowadzone podczas rozmyślań nad grą. Odłamek spustoszenia. Dziękuję bardzo. Ja nawet nie wiem, z czym ja walczę teraz. Wygląda trochę jak taki tyran, tylko niedorozwinięty. Aj, okej, okay. To akurat zdupcyłem, bo tego miałem wziąć do ręki. Ale na szczęście to się da naprawić. No, jest to brane pod uwagę, że można, że ktoś tego mógł zabić przez przypadek. Jest taki fajny knif z tym żukiem. Toż on sobie tutaj je cokolwiek to jest i staje się bombą zapalającą, co warte zaznaczenia. Na bramy piekielne! Obserwatorka powinna mieć lepszy wzrok. A ona co ma, arachnofobię, że się tak wystraszyła tego pająka? O, tam jakiś cienisty, powiedzmy, czyli jakaś chyba wzmocniona wersja. To też nazywa mieć zajebiście słabą. Au. To też nazywa mieć zajebiście słabą celność. To też nazywa mieć zajebiście po prostu spuszczony w pierdol.
Co, film mi coś skacze po prostu na pysk, ja tego nie widzę nawet. Ej, no! Zamknij mordę, nie będziesz mi tu wsparcia. Wzywał. No ej, dlaczego odtąd? Jesus! No. No przecież ja go grzmotnąłem, zanim on do mnie w ogóle doleciał. Ja pierniczę. Co to za bullshit miał być przed chwilą? Zaoszczędzony czas, to lubię. Z backflipa po prostu, nie, z flipa po prostu, z fikoła. Żeśmy tutaj dotarli. Tych sobie z wielką chęcią ominę. Wszystkich bez wyjątku. Dobra, tych akurat mogę ich zabić. Pytanie, czy będą zamożliwi nieskończoność, czy sobie w końcu odpuszczą? No czemu to mi aż tyle bije? No Jezus! Ja naprawdę rozumiem pojęcie, rozumiem, że to jest Souls-like, no ale bez przesady. Czy mi się w ogóle gdzieś Fulgrim przydał po drodze? Tyle tych jaj tutaj jest, że to jest po prostu masakra. Dobra, który support wezwał wcześniej? Ten, czy jakiś inny? Był tamten chyba. Nie, to był ten. Już zdążył porządnie wydrzeć pysk. I wezwać kumpli. Dobra, przetestujmy formę spustoszenia. No, która wygląda turbo zacnie. Dobra, ale na szczęście tak samo jak właśnie mogę sobie to anulować kiedy chcę. A to co jest? Lenistwo! Słyszałam opowieści, ale na żywo wygląda gorzej. No nie wierzę, tu jest Fulgrim obok. No ale jestem teraz wkurwiony. I to tylko na siebie. Dobra, rozbijamy Kempemar. I lecimy wykupić. Chociaż w sumie czekaj, w sumie rozbijmy to wszystko i wykupmy może jeszcze jakiś punkcik tutaj. Po kolei wszyściutko i wpakujemy po prostu wszystko w... Znaczy wręcz, najpierw wykupię udoskonalenie rozproszonego lewiatana. Nie? A resztę wpakujemy w Fulgrima. Dobra zabawa dla nas obojga. Akurat na dwa poziomy wystarczy. I teraz mamy pierwsze podniesienie tutaj obrażeń i zdrowia. Myślę, że zdrowie warto podnieść i obrażenia z kontry. A do tego mogę pakować lewiatana w pogardę.
Pogarda, furia, nigdy się z nią nie rozstaje. Wykuta dawno temu przez szalonego kowala, spotkaliśmy go w dwójce. Pogarda podporządkowuje się woli furii w każdej ze swoich form. Preferowaną formą pogardy jest zakończony ostrzami bicz, którego furia używa ze śmiercionośną precyzją. Cich krzyki jeszcze. No i proszę bardzo, teraz za każdy taką... taki pierdołowaty element po prostu otoczenia będą mi dusze leciały. No i to po prostu sprowadza się tylko do zasady God of War'owej, czyli niszcz wszystko, co popadnie. Dobra, już mija prawie godzina gry, ale nie jest to moja godzina gry, bo nie ginęłem tam aż tyle. No nie zginę w każdym razie dwa razy w tym miejscu. Tylko udało mi się to przejść w miarę bez szwanku. Podoba mi się to, że ona automatycznie celuje biczem w przeciwnika. To przynajmniej jeśli jest na jego poziomie, nazwijmy to. Myślę, że nie będzie to przejęzyczenie. Odłamek nie w ośmietniku, proszę bardzo. Co też ludzie chowają? Okej, tam muszę rzucić żuka. Rzucić czy tam? Najgorszy smród idzie z góry. Tam po prostu go tu postawić. No Jezus, dlaczego to tyle bije? To jest przegięte! Muszę wpakować wszystko, co tylko mogę, żeby po prostu to zabić. Albo po prostu robić zajebiście dobre uniki. O, jest pierwszy człowiek. No, w sumie to drugi, ale pierwszy, którego bez cutscenki odsyłamy. Proszę. Drugi człowiek znaleziony. Dobra, ten żuk powinien się już nażreć. O, aniołki. Właśnie z kimś napieprzają. I mam wrażenie, że wiem z kim. Dobra, nie będę grał w taki sposób, bo to nie jest ani zabawne, ani pożądane, ale robię tego z siebie idiotę. Po prostu nawalają się z tym grzechem. Okej. I tutaj czeka mnie takie starcie z minibossem. Z minibossem, który jest zajebiście irytujący. Dobrze, fajnie, ale ja bym chciał coś widzieć podczas tej walki. Okej, to mógł być trochę błąd z mojej strony. Ale myślę, że... To właśnie znaczy żyć pełnią życzliwości. Walka z potężnym wrogiem. Nawet jeśli zniszczenie go zajmie ci chwilę. Tylko nie zwichnie... No proszę bardzo, rdzę odbłądzenia z Afriko. I sobie ramienia, klepiąc się po plecach. Jaki pocisk. Zająć się tym, żołna krwi pani? Ja nie powiem, jestem trochę za tym, co mówi Furia. W sensie, tym życie pełnią życia, ale jeśli mam być szczery, to potężny przeciwnik, fakt.
sprawia wrażenie. W sensie jest to bardzo fajne. Pokonanie jakiegoś potężnego przeciwnika. Ale on faktycznie musi być potężny, a nie coś w stylu, że o, patrzcie, jaki to jestem potężny. Przecież nie wiem, czy teraz rozumiecie w miarę, o co mi chodzi. Że niby gościu wygląda na potężnego, ale zaczniecie z nim walczyć i gościu da się rozwalić po prostu w, nie wiem, 5 minut. Powagi trochę, nie? Tutaj trzeba tego robaczka dobrze wykorzystać, ale trzeba użyć dwóch. Jednego, żeby spalić tą tutaj pajęczynę, a kniw jest z nią taki, że ona akurat odrasta. A sam robaczek, po wzięciu go, kiedy się nażre, no ma tendencję szybko wybuchającą. Mniej więcej w taki sposób. Czytaj, w sposób, który nie udało się właśnie zajebiście zdupcyć. Bo nie powinno to tak wyglądać. Czytaj, po prostu za wolno się ruszałem. Dobra, puść mi tego, weź mi tego. Masz, masz. Daj. I już go rzucamy stąd. I proszę bardzo, przejście odblokowane. Ach. Ten piękny sygnał dźwiękowy, że udało się właśnie rozwiązać zagadkę. I jest bosik. Tym razem. Ach, muzyka dla moich uszu. Poznaj, jak parzy niebiańskie owce! Nie jest członkowywać anioły. Każdy musi mieć hobby. Chyba masz jeszcze siłę na mnie? Spróbuję nie bawić się zbyt dobrze. Walczę, chłopaki, wiedźmo. O, to dopiero wielka szkoda. Gniew. Spiekły władca. Dobrze. Maskuje twoją słabość. A jaka, jaką konkretnie? Kurde. No nie! Fuck me! No i gdzie mnie wypluje? No gdzie? O Boże, serio? Czemu? Zrobiłem ci coś, gro? A, dobra. Przynajmniej powrót będzie w miarę szybki. Okej, tu mogę iść na górę od razu. Ten się zrespił? Nie, czyli to był taki mini bosik. Nie respiący się. Przynajmniej nie w lokacji, w której został zabity, no bo raczej się jeszcze pojawi ten typ przeciwnika. No tyle, jak se stoi i czeka. Gniew naładowano. Odpoczynek wykorzystano. Nie byłem w zasięgu tego ataku, ale spoko, niech będzie. Dobrze. Dobra, jedziemy z koksem.
Tego tu gościu, on już tego nie ma prawa przeżyć. No, co? Nie dał się tak od razu? Zagłado! Wzywa cię twoja pani! Jedźmy! I niestety smutna scenka. Zajebali nam kunia! Wstawaj! Pani! Zabawne, co można sobie przypomnieć między krzykami. Moje rodzeństwo nazywało cię zwykle Tu Tempo. Hajda! Im ostrzej walczysz, tym potężniejszy się staje! Rozerwę cię na strzępy! Myślisz, że to ciebie wypełnia złość? Ledwie jej skosztowałaś miernotą. Więc daj mi się w niej rozsmakować! To było... To jest naprawdę zajebiście stylowe wykończenie przeciwnika. Przebić się ostrzem na wylot i zrobić backflipa prosto w ryj. Zostaliśmy wrobieni. Wojna. Pozostali działają tu w potężniejsze mocy. Obserwatorko, pomocy. Coś jest nie tak z tym światem. Subtelny ład został naruszony. Wystąpcie naprzód. O, jest narrator. Pytam zatem was obu, zarówno anioła, jak i demona. Czy przybyliście tu z własnej, nieprzymuszonej woli? Wymagają tego bowiem zasady wydrążania. Tak, władco podziemi. Ja również, panie. Z tego co wiem, uczestniczyliście w tej wielkiej wojnie od zarania dziejów. Jesteście zmęczeni, ale nieśmiertelność uniemożliwia wam ostateczny odpoczynek. Jedynie władca podziemi może wam wręczyć ten bezcenny dar. Końcowe uwolnienie. Wasze dusze nie będą już ustawicznie wykorzystywane na nowo, raz za razem, by walczyć za piekło i niebo. Należą. W końcu jesteście wolni! Po prostu wyrzucił proch. Tchórze! A, zbudziła się nasza porywcza istota. Naiwny pionek Rady Spopielonych. Wiesz chociaż, gdzie się znajdujesz? Wiem doskonale. Zdradził cię ten odór. Podziemia to jeszcze jedno piekło. Zgadza się, ale tylko ja sprawuję w nim rządy. Co im zrobiłeś? Nic, czego sami sobie nie zażyczyli. Kościół ma Arkę Przymierza na plecach. Na twojej twarzy maluje się niewiedza. Nie jesteś nawet w stanie pojąć prawdziwych konsekwencji tej rzekomej wojny o równowagę. Może powinienem wydrążyć ciebie? Obserwatorka. To jedynie potwierdza to, co już wiedziałem. Jesteś zwykłą marionetką. Rada wykorzystuje cię, by prowadzić swoje niecne intrygi. Wystarczy! W przeciwieństwie do ciebie nie przyszłam tu dla własnej korzyści.
Trzeba raz na zawsze wyeliminować 7 grzechów głównych, aby uchronić równowagę, z której drwisz. Nie powstrzymasz mnie. Mówi prawdę, panie. Jest, delikatnie mówiąc, nieustępliwa. Nie liczę się z twoimi słowami. Cuchną kłamstwem. Swe oddanie równowadze. No, mamy tu trochę cienistych kościotrupów. Które nie chcą się dać oznaczyć. Nagle przestała atakować. Co? To coś więcej niż sprawdzian bitewny. To demonstracja, jeźdźcu. Rwiesz się do walki. Gotowa smagać batem. Prawdziwa prawość wymaga wnikliwości. Jeśli to był sprawdzian, nie zdałaś go. Odrzucenie nagłego impulsu wymaga innego rodzaju siły. Daruj sobie te mądrości. Znam swoją siłę, a kiedy Rada ją ujrzy, sama będę przewodzić jeźdźcom. 7 zostanie zniszczonych razem z ich planem stworzenia świata dużo ohydniejszego niż apokalipsa, którą znamy. Dobrze. Zatem przyda ci się to. Esencja płomienia? W jakim celu? Nawet ja zdaję sobie sprawę, że czasem trzeba stanąć po którejś ze stron. Weź tę broń i wiedz, że dokonałem wyboru. Ale uważaj, jeźdźcu. Wszechświat ma bardzo wiele twarzy. Twoje przetrwanie zależy od tego, czego się tu nauczyłaś. Musisz otworzyć oczy i dostrzec znacznie więcej niż to, co spogląda na ciebie z lustra. Dobrze. Czy możemy już iść? Nie tak szybko. Powinniśmy jeszcze omówić sprawę Abraxisa. Abraxisa? Wścibskiego demona. Jeśli Ziemia ma ocaleć, trzeba się z nim rozprawić. Zagraża twojej równowadze. Ktoś musi zatem dostarczyć mi jego duszę. Rozumiem. I ja mam to zrobić? A kto inny? Zastanowię się. Niczego nie obiecuję. Więc precz, jeźdźcze i obserwatorko. Esencja płomienia. Naciśnij bumper i B, aby aktywować esencję płomienia. Naciśnij Y, aby wykonać atak esencją. Przytrzymaj, aby wykonać ładowany atak esencją. Proszę bardzo. Esencja płomienia i druga broń. Dostępna dla mnie w tej grze. I konkretnie są to łańcuchy pogardy. Broń zainspirowana płomienną mocą esencji ognia. Pogarda przyjmuje postać 2 ognistych obuchów, którymi furia zadaje ciosy z brutalną dokładnością. No to dobrze. Na koniec jeszcze myślę, możemy pogadać z Wulgrimem, który, jak sobie sprawdziłem za pierwszym podejściem, czai się o tam z tyłu. I myślę, że możemy mu dać tę duszę. Widzę, że zdobyłaś esencję płomienia. Ile za nią? Kpisz sobie. Zaiste. Proszę, zyskujesz poczucie humoru. Co za progres, co za rozwój. A ty ciągle taki sam. Chcesz czegoś? Skoro już pytasz, potrzebuję... Co za słowo? Potrzebuję twojej pomocy.
Widzicie? Ona ma nad cyckami oko Saurona. Doprawdy? Jak najbardziej. Jak wiesz, jestem obywatelem świata. Handlarzem dusz. Dużo podróżuję w interesach. Ale ostatnio coś blokuje mi drogę. Coś wdarło się do Żmijowych Jam. Przez tę całą inwazję straciłem możliwość, by swobodnie podróżować. To twój problem, nie mój. Kamienni maruderzy chcą przejąć Żmijowe Jamy dla siebie. Ktoś musi stawić czoła tym bestiom dla... dobra... W porządku, dla dobra demonów i jeźdźców. Trzeba oczyścić Żmijowe Jamy, a pierwszym kluczem do tego jest esencja płomienia. Jak wiesz, ja nie bardzo nadaję się do wojaczki, za to ty i twój bicz potraficie być bardzo przekonujący. Czemu miałabym ci pomóc? To wstęp do bardzo owocnej współpracy. Znam takie gadki. Nic z tego. Nie. W żmijowych tunelach ukryte są skarby. Oczyść mi drogę, a będą twoje. Żeby przebić się przez wszystkie tunele, będziesz potrzebować więcej esencji, ale to się opłaci. Odblokuj przejścia, zabij strażników, a obiecuję, że te nieprzebrane skarby będą twoje na wyłączność. Usta mu się nie ruszają. Rozważę to, demonie. Ach, Furio, jak miło, że wpadłaś w odwiedziny. Zabijanie idzie dobrze, jak mniemam. To nie jest twoja sprawa, demonie. Zdradza cię ton głosu, jeźdźcze. Rozumiesz wreszcie, że miałem rację, tak? Ty i twoi bracia zostaliście oszukani. To nie tajemnica. Ale przez kogo? Czy nie zgodzisz się, że głównymi podejrzanymi są anioły? Po tym, co się stało z twoim ukochanym zagładą. Nie jesteś godny wymawiać jego imienia. Nie musisz marnować na mnie swoje siły, jeźdźcze. Poszukaj tych, którzy skorzystaliby na twojej porażce. Wrogowie są bliżej niż sądzisz. Proszę, proszę, czyżby Wulgrim chciał pomóc Furii? Okej, level 4. Życzysz? I to kończy nam misję. A to, co Wulgrim zagadał a propos wtargnięcia do Żmijowych Jam, jest to część DLC. DLC pod tytułem Strażnicy Otchłani, które, jeśli dobrze zrozumiałem, to w ramach progresowania fabuły będą się coraz to kolejniejsze drogi, może nie drogi. Zaraz będę mógł to DLC przechodzić, ale czwarty poziom postaci to nie jest chyba odpowiednio wysoki poziom, aby teraz zajmować się tym DLC-kiem, więc myślę, że na razie go odstawię i za jakiś czas do niego wrócimy. Ale to później. A póki co, ode mnie to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie zwiedzali całą tą lokację. Teraz mi de facto nie wiem, jak się nazywa, ale to jest akurat na razie nieważne. Ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć!